Kolejny z testów badający wpływ cynowania na rezystancję ścieżki miedzianej na PCB. Tym razem przebieg o częstotliwości 1 MHz, przebieg prostokątny. I jak zwykle zwracam uwagę na czas narastania. Tym razem test będzie zorganizowany nieco inaczej. Ekran będzie podzielony na dwie części, tak aby było dobrze widać odczyty ekranu oscyloskopu. Oscyloskop z wejściem różnicowym, dlatego są podłączone dwie sondy. Sondy mają masę złączoną razem, a tutaj będzie widać postęp cynowania, więc będzie można jednocześnie śledzić nakładanie cyny i ewentualne zmiany napięcia i oscylogramu. Pozwolę sobie podejrzeć. Nie za gruba. Ścieżka będzie, ilość cyny bardzo rozsądna. Nie ma cieńszych obszarów. Teraz tylko proforma, jeszcze sprawdzimy, jak wygląda czas narastania. Oscylogram. Powiększenie. I to będzie koniec tego testu.